W czasie dzisiejszego koncertu usłyszeliśmy bardzo ciekawy utwór, który inauguruje nasz festiwal. To jest 60. Symfonia Haydna, która ma 6 części. Zaczęliśmy nie tradycyjnie od uwertury, a od symfonii. I to chyba najdziwniejszej symfonii Haydna, jaką znam. I tam publiczność od razu zaskoczona jest taką barwą, której się nie spodziewa od Haydna. Po tak nietypowej symfonii postanowiliśmy dalej podążać tym tropem i zagraliśmy uwerturę Mendelssohna do Snu nocy letniej, która wiadomo, że jest majstersztykiem, jeśli chodzi o wykonanie ze strony pierwszych i drugich skrzypiec, ale to też piękna muzyka, bardzo pasująca do majowego wieczoru. W drugiej części drugi koncert fortepianowy Zygmunta Krausego, wokół którego program całego festiwalu jest osnuty. To jest koncert, który składa się z 4 części. Każda część jest poświęcona, można powiedzieć, świętemu miejscu na ziemi. Pierwsza w Grecji, druga w Meksyku, trzecia w Korei, czwarta natomiast to jest Jeruzalem. On z jednej strony jest dla mnie przepojony emocjami, ale nie emocjami religijnymi, tylko emocjami ludzkimi. Niezwykle ciekawy dla publiczności, wprowadzający tę publiczność w medytację.